A z nami już trener BC Polkowice, pan Karol Kowalewski. Panie trenerze, ogromne gratulacje. Obroniony trofeum Superpuchar Polski Kobiet jedzie do Polkowic. Mecz trudny, mecz niełatwy i mecz, który pokazał chyba sporo, jeśli chodzi o oblicza pańskiego zespołu i ekipę z Gdyni. Znaczy, przede wszystkim dziękujemy za gratulacje. Nie wiem, czy obroniony, ale wiem, że wygrany Superpuchar, więc to jest dla nas najważniejsze. Jeśli chodzi o ten mecz, ja myślę, że nie był to za ładny mecz ogólnie dla kibiców i myślę, że mecze przedsezonowe, tak możemy nazwać ten mecz, trochę się cechują tym, że jeszcze zespoły potrzebują chwili i my faktycznie też, często to mówię, ale znowu cierpieliśmy delikatnie, szczególnie ofensywnie. Były momenty, w których nie potrafiliśmy dobrze egzekwować rzeczy, które sobie wcześniej założyliśmy, ale udało nam się przełamać mecz i naprawdę jesteśmy szczęśliwi, bo wiemy, że nie gra się łatwo w Gdyni przeciwko zespołowi z Gdyni i tym bardziej, mam być szczery, to na tej hali nie wygrałem ani razu, więc dzisiaj się to w końcu udało. Jeśli patrzymy na zawodniczki, które już są zdecydowanie gotowe, no to Stefanie Mawunga 20 punktów w samej tylko pierwszej połowie, ostatecznie blisko 30. No trzeba przyznać, że jeśli Mawunga tak wygląda w tym momencie sezonu, no to aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Znaczy, no, Stefanie jest profesjonalistką i pokazała to przyjeżdżając do Polkowic. Po prostu była już gotowa, była gotowa do rywalizacji, nie potrzebowała tak naprawdę okresu przejściowego i w tym meczu to pokazała od samego początku, że potrafi dominować i myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie dominować nie tylko w polskiej lidze, ale i też w Eurolidze. Wiem, że trener nie lubi wyróżniać poszczególnych zawodniczek, ale zapytam, jak trener oceni nowe nabytki ekipy z Polkowic, chociażby Zalę Friczkowiec czy Liliany Banaszek? Znaczy, ja myślę, że trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Obydwie te zawodniczki są bardzo młode i tak naprawdę pierwszy raz grają o coś, tak? Bo to też trzeba pamiętać, że Lila do tej pory nie miała okazji grać, przynajmniej jeśli mówimy o rozgrywki klubowe, w meczach tak naprawdę o jakiś puchar, o jakąś stawkę, tak? Były to zazwyczaj mecze z pogranicza ligowych rozgrywek, ewentualnie play-off, więc ona na pewno potrzebuje jeszcze chwili czasu, ale też nam dała bardzo fajny impuls. Co do Zali, mimo że jest młoda, to mimo wszystko już gdzieś tam jest doświadczona. Dzisiaj może też nie do końca była sobą, myślę, że trochę była zmęczona, może mogliśmy też więcej z niej korzystać, ale ogólnie bardzo pozytywnie oceniam ich występ i mówię tak, trzeba pamiętać, że to są ciągle bardzo młode zawodniczki. Dzięki bardzo jeszcze raz, ogromne gratulacje. Dzięki wielkie.